No mówmy. Jayarada Madhavaja Kunjabihari to jest jedna z najpopularniejszych pieśni w ruchu Hare Krishna. It came from the heart, from our Srila Bhaktivedanta Thakur. Ona pochodzi z serca Bhaktivedanta Thakura. It was the love of his flower-like heart that made this prayer. To pochodzi z jego serca, które było dojrzałe miłości, niczym dojrzały kwiat. And so wherever we came in contact with the devotees of Bhakti Yoga. I za każdym razem, kiedy wejdziemy, my mamy kontakt z wielbicielami, z praktykującymi Bhakti Yoga. We all heard the songs and we fell in love with the song, right? Słyszymy tą pieśń i zakochujemy się w niej. Why we fall in love with such a song? Dlaczego zakochujemy się w takiej pieśni, w tej pieśni? First of all, because it has all the blessings. Ponieważ ona zawiera wszystkie rodzaje błogosławieństw. And we receive the blessings of those who are singing these songs. I my otrzymujemy błogosławieństwa tych, którzy śpiewają tą pieśń. And Srila Bhaktivinoda Thakur was singing the song. I Bhaktivinoda Thakur śpiewa tą pieśń. He left his remnants of his heart for us. I on zostawia w niej pozostałości po swoim sercu i udostępnia je nam. And we got the remnants of his disciples. I my w ten sposób dostajemy pozostałości po jego uczniach. And so this mercy comes down to us. I ta łaska schodzi w ten sposób aż do nas. Mercy is descending. Ponieważ ta łaska schodzi w dół. So in this descending of grace. Ponieważ w tym zejściu łaski. I'm the last in the line. Ja jestem ostatnia w kolejce. But that doesn't really matter. Ale to tak naprawdę nie ma znaczenia. Because the power of this current of bhakti. Ponieważ moc tego strumienia bhakti. Is so strong. Jest tak silny. That it's even touching the heart of us who maybe have never been in India or know nothing much about. Że dotyka serca nawet nas, którzy nigdy nie byli w Indiach i nigdy nie słyszeli nic na ten temat. We don't know much maybe about India and how Bhaktivinoda Thakur lived and what he was doing. Może nie słyszeliśmy nigdy o Indiach ani o Bhaktivinodzie Thakurze, o tym jak żył i co robił. But the love of his heart is touching my heart. Ale miłość pochodząca z jego serca dotyka moje serce. Why? Dlaczego? Because in this song, ponieważ w tej pieśni, he has revealed, on objawia, different relationships one can have with Krishna, różnego rodzaju związki, które ktoś może posiadać z Krishną, and in these relationships, i w tych relacjach, the spiritual soul, dusza, can find so much satisfaction, może znaleźć tak wiele zadowolenia, by connecting in the service, poprzez połączenie w służbie, of chanting and remembering. Intonowania i pamiętania. These beautiful relationships. Tych pięknych relacji. Srila Prabhupada in the introduction to his Bhagavad Gita. Prabhupada w swoim prowadzeniu do Bhagavad Gita. He is helping us to understand in which mood we can really get all the mercy of Bhagavad Gita. Tłumaczy nam, w jakich nastrojach możemy uzyskać pełne zrozumienie, pełne błogosławieństwo Bhagavad Gita. He says Arjuna could really get the mercy of Krishna. Mówi o tym, że Arjuna mógł w pełni uzyskać łaskę Kryszny. Because he was his dearly beloved friend. Ponieważ był jego ukochanym przyjacielem. So friendship is very important. Zatem przyjaźń jest bardzo ważna. Friendship is one of the beautiful, most beautiful relationships one can feel in this world. Ponieważ przyjaźń jest jednym z bardzo niezwykłych i wspaniałych uczuć, które ktoś może czuć w tym świecie. And Srila Prabhupada says that when we have a friendship towards Krishna, like Arjuna. I Prabhupada wyjaśnia, że jeśli będziemy mieli tego rodzaju przyjaźń z Krishną, jaką miał Arjuna. And we feel that we can fully trust him and we can surrender our hearts to him. I będziemy w pełni ufać z pełnym sercem jemu. Then this divine love will come through my whole existence. Wtedy ta boska miłość wypełni moją całą egzystencję. And I will feel fully empowered. I będę się czuć w pełni upełnomocniony. So much so that Arjuna, who had problems to fight, even was fighting.
Także możemy to zobaczyć, że Arjuna, który miał początkowo problem z tym, żeby walczyć, ostatecznie walczył. He gave his whole mind and doubts and fears in Krishna's hands. On umieścił swoje umysł, swój niepokój, swoje wszystkie obawy w rękach Krishny. So if we trust that Krishna is really our dearest friend. Więc jeśli będziemy ufać temu, że Krishna jest naszym najprawdziwym, autentycznym przyjacielem. We can be in the battle of this world. Możemy być lepszym uczestnikiem bitwy tego świata. And still we feel guidance. I wciąż być, czuć się, że jesteśmy, mieć wrażenie, że jesteśmy pod czymś przewodnictwem. You know how was Krishna was guiding Arjuna? Wiecie, w jaki sposób Krishna przewodził Arjunie? Arjuna was in this big chariot. Arjuna siedział w tym wielkim powozie. On the top. Na szczycie. And he had to fight. I walczył. With the wystrzeliwał bow and arrow. And you know how he was guiding Krishna left, right? I wiecie, w jaki sposób on kierował Krishna, że ma jechać w prawo lub w lewo? He cannot speak to him. Nie mógł do niego mówić. It's a battlefield. Ponieważ to jest pole bitwy. It's very loud. I jest tam głośno. And the men are like, wow! I różni ludzie krzyczą. Crying and screaming. Płaczą, krzyczą, wrzeszczą. And so many sounds and so wiele much różnych, action. Like in wiele the, różnego dźwięku jest i różnego działania. We cannot understand how much action there was. I nie możemy tak naprawdę zrozumieć, jak so wiele tam rzeczy się działo. Said to Arjuna, you have to guide me with your feet. Więc Krishna powiedział do Arjuny, musisz kierować mną przy pomocy swoich stóp. Krishna was holding the reins of the horses. Że Krishna trzymał lejce. And Arjuna was like fighting with the. I Arjuna walczył. I mean, strzelał. Arrows and what is it? Arrows and bow. Zapinał and he was strzeliwał strzały. On top of Krishna and he was guiding him with his feet. I kierował go stopami. Right. Prawo, lewo, w lewo, prawo, prosto. So, you know, see how Krishna became friend of Arjuna. Więc możecie zrozumieć, jakim przyjacielem Arjuny był Krishna. And then in the song also we have this. I w tej pieśni mamy także relationship of Mother Yashoda. No znajdziemy także tę piękną relację, którą posiada z Krishną Matka Yashoda. Mother Yashoda said, "Oh my Lala." Ona mówi, mój Lala, my dear boy, mój drogi chłopcze, you didn't eat enough today. Nie zjadłeś dzisiaj wystarczająco dużo. I'm afraid when you go out herding the cows and in the forest of Vrindavan. Ja się obawiam, że jeżeli udasz się do lasu i na pola, you will get hungry again. Wypasać krowy, tam zgłodniejesz. I will give you another little package dam ci, of prasad. Dam ci małą paczkę z jedzeniem, z prasadem. And whenever Krishna is going out, i kiedykolwiek on wychodzi z Nandagau, she will look and she will cry because she has so much love for him. Ponieważ ona patrzy i płacze, ponieważ ma tak wiele miłości względem niego. And this love is the love between the mother and the child. I to jest ta miłość, która jest pomiędzy matką i dzieckiem. And this is called Vatsalya Bhav. I to się nazywa Vatsalya Bhav. And the friendship love with Krishna is called Sakya Bhav. A przyjaźń z Krishną nazywa się Sakya Bhav. And then there's this relation of Krishna as a beloved. I również tutaj znajdziemy tą relację z Krishną jako z ukochanym. Jaya Radha Mohana Jaya Kunja Bihari. Radha Mohana Jaya Kunja Bihari. So the gopis, they have the most intimate relationship with Krishna. Więc gopi posiadają najbardziej intymną relację z Krishną. They love him. One śmieją się. They cannot show their love like the friends. Ale nie mogą pokazać tej przyjaźni tak jak one kochają go, ale nie mogą pokazać tej przyjaźni tak jak przyjaciele. They cannot, you know, they have to hide. One muszą ukrywać się. They will not show their love like Mother Yashoda. One nie mogą pokazać tej miłości tak jak robi to Matka Yashoda. You know, when Krishna was only 7 years old, he was lifting Govardhan Hill on this small finger. Krishna, kiedy miał 7 lat, on podniósł to wzgórze Govardhana na swoim małym palcu. In Srimad Bhagavatam, it is said this was the first time that Krishna and the gopis could freely meet. I Bhagavatam opisuje, że to był pierwszy moment, kiedy Krishna i gopi mogli spotkać się w publicznym miejscu. They could look, because everybody of the Brijvasis, all the groups of the inhabitants of Vrindavan, they come together and they look, what is he doing? Ponieważ wtedy wszyscy mieszkańcy Vrindavany przyszli tam zobaczyć, co on robi.
So the love of the gopi is hidden. That's why the name gopi comes from the word gupta. Zatem miłość gopi była ukryta i słowo gopi pochodzi od słowa gupta. It's a hidden thing. A gupta oznacza coś, co jest skryte, ukryte. Something very secret. To jest coś, co jest wielką tajemnicą. And so Srila Prabhupada explains zatem in the introduction wyjaśnia, of the Bhagavad Gita. W prowadzeniu do Bhagavad Gity. If we have a relationship with Krishna. Że my mamy relację z Krishną. You want to Huh? Yeah, no, I don't want to read this now. Okay. I will just give the gist. Okay. Because it takes too much time. Okay. So the gist of the introduction. Także ja chcę, nie chcę tutaj tego czytać teraz, ale chcę dać tylko takie wrażenie tego. Says, we all mówi, want że, to develop a relationship. Że wszyscy pragniemy rozwinąć jakiegoś rodzaju relacje. And if we have come into such a relationship with Krishna. Jeżeli osiągniemy, rozwiniemy taką relację z Krishną. By the process of devotional service. Poprzez proces służby oddania. It will come to one point. Dojdziemy do pewnego miejsca. Where we have some understanding of who we really are. Że będziemy, że zrozumiemy, kim tak naprawdę jesteśmy. And this is called Svarup Siddhi. I ten stan, ten moment nazywa się technicznie jest określany jako Svarupa Siddhi. So if you know your form, także jeśli znasz swoją formę, the form, the name for the form is Svarupa. Tą nazwą tej formy jest Svarupa. Our eternal form. Nasza wieczna forma. But then we need to realize. Ale później musimy, następnie musimy urzeczywistnić, jaka jest moja relacja z Krishną. So Srila Prabhupada came to give us these beautiful relationships and our learning how to come into one relationship. Ten Prabhupada przyszedł dać nam te wspaniałe nauki o tym, jak możemy rozwinąć tą formę i rozwinąć tą relację. And he was helping us by describing all the beautiful lilas. On pomagał nam zrobić to, opisując różne wspaniałe lila. He gave us Bhagavad Gita, he gave us Krishna book. A on dał nam Bhagavad Gita, Krishna book. And he gave us also Chaitanya Chaitamrita. I także dał nam Chaitanya Chaitamrita. So there are different levels of bhakti. Także są różne poziomy bhakti. But according to Srila Prabhupada, the most important thing. Ale zgodnie z Srila Prabhupadem najbardziej ważną rzeczą. We have to develop a loving relationship. Jest to, że musimy rozwinąć miłosny związek z Krishną. Loving relation means loving feelings. Miłosny związek oznacza miłosne uczucia. Because a relation without feelings. Ponieważ związek bez uczuć jest takim oficjalnym związkiem. Like now I'm sitting here tak jak more or less officially. Siedzę tutaj i pełnię taką mniej lub bardziej oficjalną funkcję. Maybe you will like my bhajans. Może lubicie to, jak śpiewam. But if I go out the door and I drive further on. Ale jeżeli wyjdę i wyjadę stąd. You will not cry it here. Nie będziecie płakać za mną. Because there's not a relationship yet. Ponieważ it's just relacja beginning. Nie jest ustanowiona, to jest dopiero początek. But actually in bhakti we want to cry tears. Ale tak naprawdę our relationship to the divine. W bhakti chcemy płakać rzewnymi łzami za z tęsknoty za boską miłością. So how to develop a relationship? Więc jak rozwinąć relacje? Actually we can only develop a relationship if there is somebody who has a relationship already. Tak naprawdę możemy rozwinąć relacje tylko wtedy, jeśli mamy kontakt z kimś, kto już taką relację rozwinął. Like we know that we are spirit souls. Wiemy o tym, że jesteśmy duszami. And we know that we have a connection to the divine supreme soul. I że mamy połączenie z najwyższą duszą. But to develop the real deep feelings. Ale żeby rozwinąć naprawdę głębokie uczucia w relacji. We have to connect to someone who is already in love with Krishna. Kto już w tej chwili jest w tej głębokiej relacji miłosnej z Krishną. Like Mother Yashoda. Tak jak matka Yashoda. Like the cowherd boys. Jak chłopcy pasterze. Or like Srimati Radhika. Albo jak Srimati Radhika. Because she is the highest of all the gopis. Ponieważ ona jest najważniejsza z wszystkich gopi. She is the boss of all the gopis. Ona jest szefową wszystkich gopi. So how can we develop such a relationship? Więc jak możemy rozwinąć taki rodzaj relacji? Srila Prabhupada also says, and that is very important, in the beginning of Bhagavad Gita he speaks about the relations. Prabhupada mówił o tym i rozwijał to we wprowadzeniu do Bhagavad Gita, mówił o tym, że należy rozwinąć relacje.
And you know the song with Radha Madhava was one of his favorite songs. He always cried. Wiecie o tym, że to jest ta pieśń, jest, że Radha Madhava jest jedną z jego ulubionych i on kilka razy płakał śpiewając tą pieśń. So the song is actually a big expression of all different relationships. Więc ta pieśń tak naprawdę jest takim bardzo silną ekspresją różnych rodzajów relacji. So at the end of Bhagavad Gita, in his last paragraph. I na końcu Bhagavad Gita, w jej ostatnim paragrafie, Śrīla Prabhupāda again comes back to this point. Prabhupāda ponownie przychodzi, porusza ten temat. And he is saying that we all, as living beings, as spirit souls. Mówi, że wszyscy jesteśmy jako dusze. We are connected to the supreme soul. Jesteśmy połączeni z najwyższą duszą. But there's one problem in this connection. Ale jest jeden problem w tym połączeniu. If we don't have, jeśli nie mamy, a strong understanding that we are spiritual soul, silnego zrozumienia, że jesteśmy duszą, we cannot develop feelings. Nie możemy rozwinąć uczuć. Because Śrīla Prabhupāda is explaining. Ponieważ Prabhupāda wyjaśnia. We are always in this independent state. Ponieważ jesteśmy cały czas, znajdujemy się w tym stanie, w którym myślimy, że jesteśmy niezależni. Independent means sometimes we are like to be devotees. Niezależny stan oznacza, że czasami lubimy być wielbicielem. Sometimes we want to do our sadhana. Czasami chcemy wykonywać naszą sadhanę. Sometimes we are very inspired. Czasami jesteśmy zainspirowani. And then again not. A czasami nie. So this means, to oznacza, we are sometimes yes and sometimes no. Że czasami jesteśmy w stanie tak, a czasami w stanie nie. And this happens to us even after we know that we are spirit soul. I to dzieje się z nami nawet po tym, jeśli wiemy już, że nie, że jesteśmy duszą. That's very strange, isn't it? I to jest dziwne, prawda? I know I'm a spirit soul. Wiem, że I jestem know duszą. I am not this body. Wiem, że nie jestem ciałem. I know one day I will have to go out of this body. Wiem, że pewnego dnia będę musiała opuścić ciało. But sometimes I become a spiritual person and then sometimes I forget about it. Jestem duchową osobą, a czasami o tym zapominam. And I will be again in my body conscious, in my mind conscious. I znowu jestem w mojej świadomości ciała i świadomości umysłu. And Śrīla Prabhupāda explains, this is natural. I Prabhupāda wyjaśnia, że to jest naturalne. Because we are conditioned souls. Ponieważ jesteśmy uwarunkowanymi duszami. Condition means we have not so much strength. Uwarunkowane oznacza, że nie posiadamy zbyt wiele siły. But then he makes one very important last two sentences. Ale na koniec wypowiada dwa bardzo ważne zdania. He says, if the soul decides to take shelter of Krishna. Jeśli mówi o tym, że jeżeli dusza decyduje się przyjąć schronienie Kryszny. Even with all our weaknesses, with all our failures and conditions. Nawet posiadając wszystkie swoje błędy i uwarunkowania. There will be a time in our life. Będzie, że pojawi się pewien czas w naszym życiu. That we have the mercy of Krishna. Że otrzymamy łaskę Kryszny. And of all our teachers. I wszystkich naszych nauczycieli. And we will come back to our normal condition. I wrócimy do naszego naturalnego, normalnego stanu. And he is saying in the last sentence of his Bhagavad Gita. I on mówi o tym w ostatnim zdaniu Bhagavad Gita. This normal condition is. Ta normalna sytuacja. When Krishna is giving us. Jest wtedy, kiedy Krishna daje nam. In the shelter of his pleasure giving potency. Schronienie swojej energii obdarzającej przyjemnością. So who is this pleasure-giving potency? Więc czym jest ta energia, która obdarza przyjemnością? You know? Czy wiecie o tym? You can guess? Czy możecie zgadnąć? Radhe, yes! Tak, Radha. It is Radhe. Tą energią dającą przyjemność jest Radharani. Because she is the one who loves Krishna the most. Ponieważ ona jest tą, która kocha Krishna najbardziej. So if we want to learn how to relate. Więc jeżeli chcemy nauczyć się, w jaki sposób mieć związek. If we want to learn how to feel with the whole heart. Jak czuć to, jak jeśli chcemy nauczyć się, jak czuć to całym sercem. We have to go and learn from the lovers. Musimy nauczyć się od tych, którzy są ukochanymi. Czy kochankami. Because that is natural. Ponieważ jest to naturalne. Often we are used to love God. Często, in a way of awe and reverence and fear. Ponieważ często kochamy Boga na bazie strachu,
zaleceń i instrukcji. And we are many lifetimes maybe trying to love God and understand God. I przez wiele żyć może próbowaliśmy kochać Boga i zrozumieć Boga. And we try to be good persons. I staraliśmy się być dobrą osobą. We try to do it right. I wykonywać wszystko poprawnie. But still our human nature. Ale wciąż nasza ludzka natura. Is such that we are conditioned by nature in this body. Jest taka, że jesteśmy uwarunkowani w tym ciele. So to overcome this conditioned nature is only one chance. Także sposobem, żeby przekroczyć tą cielesną naturę, jest tylko jeden sposób. And we have to take shelter of the pleasure giving potency. Że musimy przyjąć schronienie w energii, która daje przyjemność. This is the kingdom of love. To jest królestwo miłości. Śrimati Radhika's love. To jest Krishna. Miłość Radhiki do Kryszny. Is so great. Jest tak wielka. That when it was time. Że był taki czas. For Lord Chaitanya to appear. Że kiedy pojawił się ten czas, żeby dla Pana Chaitanya, żeby się pojawił. She became his whole body. Ona stała się jego ciałem. She was covering Krishna with all her love, with all her feelings. Przykryła Krishna swoją miłością i swoimi uczuciami. And that's what Lord Chaitanya is his speciality. He's called the golden avatar. I to jest to, co jest niezwykłe i specjalne w związku z Chaitanią, i dlatego on jest nazwany złotym avatarem. And so this is the most merciful incarnation of Krishna that is existing. To jest najbardziej miłosierna inkarnacja Kryszny, która istnieje. Why? Dlaczego? Because it's all about this merciful, forgiving and loving nature of Srimati Radhika. Ponieważ ona składa się z tej miłosnej i wybaczającej energii Srimati Radhiki. That is giving through Lord Chaitanya. I ona jest dawana nam poprzez Pana Chaitanya. And there are many verses on this. Jest wiele wersetów, które to opisują. And I cannot. I'm not such a big verse reciter. Ja nie pamiętam ich wszystkich. I also don't want to impress anybody. I też z tego powodu, że nie chcę wywierać na nikim tego wrażenia. But I like to share my feelings only. Ale chcę podzielić się tylko swoimi uczuciami. So my Gurudev Srila Narayana Maharaj. Więc mój Gurudev Srila Narayana Maharaj has given such a big treasure of his heart. On dał nam ten skarb, wielki skarb swojego serca. He has explained again and again. Wyjaśniał raz za razem. That we are so lucky. Że jesteśmy tak wielkimi szczęśliwcami. We have now taken birth in these human bodies. Że przyjęliśmy narodziny w ludzkim ciele. Not long ago, before Chaitanya Mahaprabhu was on this planet. Tuż po tym, jak Pan Chaitanya był na tej planecie. And this merciful, most merciful incarnation. I ta najbardziej miłosierna inkarnacja has come to deliver. Pojawiła się, aby dostarczyć wszystko. And to give this divine love. I dać tą boską miłość, which has never been given before. Która nigdy wcześniej nie była dana. This unato ujjvala rasa. I nazywa się to unata ujjvala rasa. And this is the love. I to jest miłość, which has the mood. Która jest nastroju of a maidservant of Srimati Radhika. Służek Srimati Radhiki. Means to oznacza it's the highest relationship a jiva can have. To jest najwyższy rodzaj relacji, jakiego jiva, indywidualna dusza, może posiadać z Krishną. Of course all relationships to Krishna are perfect. Oczywiście wszystkie rodzaje relacji z Krishną, które można mieć, są doskonałe. But Srila Prabhupada and also Srila Narayana Maharaj and all our teachers. Prabhupada i Narayana Maharaj i wszyscy nasi inni nauczyciele have always taught us the difference between the different kinds of bhakti. Uczyli nas zawsze różnic pomiędzy różnymi rodzajami bhakti. We have the Vaidhi bhakti path. Mamy ścieżkę Vaidhi bhakti. And we have Raganuga bhakti. I mamy ścieżkę Raganuga bhakti. Vaidhi is worshipping God with a fear. Vaidhi jest to ścieżka wielbienia Boga z powodu strachu. Oh, you are so great, God. Jesteś taki wielki. Please help me. Proszę, pomóż mi.
and send some money down to this earth. Wyślij jakieś, for example, pieniądze people na tutaj. Pray to with przykład, material motivation. Że ludzie modlą się z powodu materialnej motywacji. And again, Srila Narayan Maharaj said, no, this is not the bhakti that I want to give to you. To nie jest ten, mówi, to nie jest ten rodzaj bhakti, który pragnę ci dać, który Pan Chaitanya chce dać. It is the love, to jest miłość, that has no motivation, która nie ma motywacji. Unconditional love. Jest nieuwarunkowaną miłością. And this can only happen in a relationship. To może zdarzyć się tylko w relacji. So, zatem, to come into in this relationship by the mercy of wejść tą relację poprzez łaskę. Shri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu. Who is giving, you know, so much of his, of her heart. Który daje tak dużo swojego serca. It's like you are in the sunshine. To jest tak, jak jesteś, jakbyś się znajdować w promieniach słońca. And at the same time it's raining. I w tym samym czasie padałby deszcz. You know, sometimes in the summer we have this. Czasami w lecie, w ciągu lata zdarza it's się a very to, cooling rain, że jest taki ochładzający deszcz and a beautiful sun. I piękne słońce. And then we have the rainbow. I widzimy tańcze. So we are in the rainbow of such an auspicious blessing. Więc znajdujemy się w takiej tęczy tego niezwykłego błogosławieństwa. That we can have a relationship with the divine. Że możemy posiadać związek z boskością. In a loving and fearless relationship. W miłosnym i pozbawionym strachu relacji. So you can love Krishna like a child. Więc możemy kochać Krishna jako dziecko. Then we can come in the shelter of Mother Yashoda. I wtedy przyjmiemy schronienie Matki Jasiody. Mother Yashoda and all the gopis in Nandagaon. I wszystkich gopis Nandagaon. And Nanda Baba. Nandi Baba, Nandi Maharaja. Then we can serve there. I możemy służyć tam. And also at the time of our chanting. I także w czasie, kiedy intonujemy. I will meditate. Możemy medytować o tym. How beautiful. Jak wspaniałe jest. I would like to serve like a mother to Krishna. Jak wspaniałe jest to, że mogę służyć jako matka Krishna. And I would like to listen about this. I chcę o tym słuchać. Taste of relationship. Smakować tą relację. And then if I want to be in a friendly relationship. A jeżeli chcę być w przyjacielskiej relacji. I can be like a gopa. Mogę być jak gopa. I can go cowherding. Mogę pasać krowy. I can play with Krishna. Mogę bawić się z Krishną. And then. I wtedy. What is the speciality that Lord Chaitanya came to give? Co jest tą niezwykłą rzeczą, którą dał Pan Chaitanya? Because it was Radharani. Ponieważ tą rzeczą jest Radharani. She is the most merciful. Ona jest najbardziej miłosierna. And she came to give the mood of her i ona przyszła, żeby dać nastrój służek Krishny. Służek. Because Krishna himself could not understand her love. Ponieważ Krishna sam nie mógł zrozumieć jej miłości. He came i on przyszedł, Chaitanya Mahaprabhu, to pojawił się jako Pan Chaitanya, żeby smakować tą miłość, którą ona posiada. Więc jesteśmy szczęśliwi, że to miało miejsce nie aż tak dawno temu. Ale jedna rzecz jest ważna, jeżeli udamy się w ten rodzaj relacji. We need a teacher who is already in one of the relationships. Musimy posiadać nauczyciela, który posiada jeden z tych rodzajów relacji. And this is explained also by Srila Bhaktivinoda Thakur in his Jiva Dharma. I to wyjaśnia Bhaktivinoda Thakur w swojej Jiva Dharma. We can practice the motherly and the parental relationship as a human. Możemy praktykować relację macierzyńską jako children, człowiek, ponieważ mamy dzieci. We have motherly or fatherly feelings. Mamy ojca i matkę. Mamy te emocje w sobie. But the speciality of our Rupanuga Vaishnava tradition. Ale to jest tą niezwykłą cechą tradycji wiszmickiej Rupanuga. Because Srila Prabhupada and all our teachers have explained to us. To wyjaśnia Prabhupada i wszyscy inni acharyowie, że jesteśmy zwolennikami Rupy Goswamiego. And you know who is Rupa Goswami? Czy wy wiecie, kim był Rupa Goswami? In the eternal lila? W swojej wiecznej formie, w swojej wiecznych lila. Any of you know? Czy ktoś z was wie? Yes, say it. Powiedz. Rupa Manjari. Jai Ho. On był Rupą Manjari.
Yes. So she. Zatem in ona, her spiritual existence. W swojej duchowej egzystencji. She is one of the maid servants of Sri Radhika. Ona jest jedną ze służek Śrimati Radhiki. So in the Upadeshamrita, in the last pages, na ostatnich stronach, Srila Prabhupada is explaining also what it means. Co to znaczy? To be in the love and following the love of Srimati Radhika. Żeby kochać i podążać miłością, którą posiada Srimati Radhika. He's glorifying Radhakunda. On gloryfikuje Radhakunda. And he's glorifying the service of Srimati Radhika. I gloryfikuje służbę, którą wykonuje Srimati Radhika. We are so fortunate. Jesteśmy tak szczęśliwi. That we have met also Srila Gurudev, Srila Narayana Goswami. Jestem tak szczęśliwa, że spotkałam osobiście Gurudeva Srila Narayana Maharaja. He has given the seed of his own relationship. I on dał to nasienie własnego relacji z Radha i Krishną i dał i umieścił je w naszych sercach. When he was giving me Gayatri mantra. I on dał mi Gayatri mantra. He said, "Now you meditate." I powiedział, teraz medytuj. You're a small girl. Jesteś małą dziewczynką. When you chant your mantra, you are kiedy a small girl. Kiedyś powtarzasz swoje mantry, jesteś małą dziewczynką. And you see, i wtedy zobaczysz Radha i Krishna i jak im pomagasz. And you will bring anything they like. I przyniesiesz tam to co oni lubią. Meditate like this, you are in Vamsivat. Medytuj w ten sposób w Vamsivat. You are at the Jamuna. Że tam jest Jamuna. And you hear the water of i the cooling słyszysz Jamuna. Wodę Jamuny, która it's schładza. It's a beautiful full moon night. I jest noc i jest pełnia. And Radha and Krishna are sitting on one very beautiful throne, asana made from flowers. I Radha z Krishną siedzą na wspaniałym tronie zrobionym z kwiatów. So he is giving this personally to me. Więc on powiedział to osobiście do mnie. And I was very amazed because ja before I did not know that this really so. Nie wiedziałem o tym. So he has confirmed. Więc on you belong to me and I will help you. Do mnie, ja ci pomogę. To realize this. Aby urzeczywistnić to. But still, when he ale left. Wciąż, kiedy on odszedł. I was again like I felt like a homeless child. Poczułam się jak bezdomne dziecko. I have not fully realized his gift. Nie zrozumiałam w pełni daru, który mi dał. I need more help. Potrzebowałam więcej pomocy. From somebody who's od kogoś, also in this mood. Kto również znajduje się w tym nastroju. And so. I wtedy. Srila Narayana Maharaj sent me also to my Narayan, Gurudev. Narayana Maharaj wysłał Srila Bhaktivedanta Sadhu Maharaj. Bhaktivedanta Sadhu Maharaj. And he's teaching me now more and more. I on uczy mnie tej chwili how to realize the different moods. Jak urzeczywistnić różne nastroje. In following Srila Rupa Manjari. Podążając za przewodnictwem Rupy Manjari. And this is one of the best things in my life. To jest jedna z najlepszych rzeczy, która zdarzyła się w moim życiu. I'm very thankful and jestem bardzo wdzięczna. I'm trying to staram się make small steps. Uczynić małe kroki. And I feel very much sheltered w tym kierunku i czuję się, że jestem że posiadam schronienie. And also one thing I want to share. I także jedną rzecz chciałabym się z wami podzielić. Srila Prabhupada, when he came, then he first had to establish who is Krishna. I Prabhupada, kiedy przed pierwszy raz, on nauczał, kim jest Krishna. He is the supreme personality of Godhead. On jest najwyższym osobowym Bogiem. But then Srila Narayana Maharaj came. Ale później Narayana Maharaj and he said, if you want to enter into Raga Nuga Bhakti, do Raga Nuga Bhakti, in Rupa Nuga Bhakti, do tego Bhakti, którego uczy Rupa Nuga Bhakti, personal relationship, i posiadać osobisty związek, you have to forget that Krishna is God. Musisz zapomnieć o tym, że Krishna jest najwyższym osobowym Bogiem. He must become your friend. On musi być twoim przyjacielem. He has to become your child. On musi stać się twoim dzieckiem. Or you have to feel like he's the beloved of my beloved. Albo musisz czuć, że on jest ukochanym mojej ukochanej. So all these steps are like te wszystkie kroki succession. Są jak sukcesja. And I just want to share this with you. I chcę się tym z wami podzielić. I thank you all for coming and dziękuję giving the time. Za przyjście i poświęcenie czasu. And if you want, we can sing one more bhajan and then we can discuss. I później możemy porozmawiać. Happy to listen and.
Macie jakieś pytania albo chcielibyście się czymś podzielić? Krishna Kirtan Prabhu can translate also from Polish. Ja mogę przetłumaczyć z polskiego. So you don't need to worry about the communication. Także nie musicie się obawiać, jeśli chodzi o problemy komunikacyjne. Przyczyna, że pojawiłam się w tym świecie materialnym. Asking this question. What was the reason that I appeared in the material world? Then I choose this place. Yes, you should know best. I powinnaś wiedzieć najlepiej. If you go deep in your heart, you find all the desires that needed to be fulfilled. Jeśli udasz się w głębokość swojego serca, może znajdziesz tam pragnienia, które chciałbyś zrealizować. But I was speaking this afternoon. We can look at one thing as a negative thing. Ale tak jak mówiłam dzisiaj wcześniej, że na pewne rzeczy możemy patrzeć jako na rzeczy negatywne. And we can blame God and the world that everything is so cruel. Możemy oskarżać Boga, że ten świat jest zły i wszystko jest tak okrutne. Dlaczego tu przyszedłem, czy jestem szalony? This is like a punishment. To jest jak kara. On the other hand, we can be thankful. Możemy być wdzięczni. And this is very much more in the mood of Trinada Pisunichana. I to jest bardziej bliskie temu nastrojowi Trinada Pisunichana. Lord Chaitanya came to give us so much. Pan Chaitanya przyszedł, żeby dać nam tak wiele. We have not even started to begin to understand what kind of a chance we have now. Tak naprawdę nie zaczęliśmy jeszcze nawet rozumieć, jaką szansę nam dano. If we get by the mercy of our Gurudev and all our teachers. Jeśli weźmiemy to poprzez łaskę naszego guru i wszystkich naszych nauczycieli. We get one drop of this realization in our hearts. Wtedy umieścimy jedną kroplę tego urzeczywistnienia w własnym sercu. How lucky we are to be here now. Jak wielkimi szczęściarzami jesteśmy, że jesteśmy tutaj teraz. Then we can be thankful to ourselves. Będziemy wtedy wdzięczni sobie samym. Well done. Dobrze zrobiona robota. Dasi. I don't know how lucky you are that ja nie wiem, jak jesteś szczęśliwa, że w tym życiu. You have been on the same planet where Lord Chaitanya was dancing. Jesteś na tym samej planecie, na której pan Chaitanya. Możesz pojechać do Vrindavan, tam gdzie on siedział. You can go to Navadvip where he was in ecstasy. Możesz pojechać do Navadvip, tam gdzie on był w ekstazie. You can visit Jagannath Puri. Możesz pojechać do Jagannath Puri. Where he was crying. Tam gdzie on płakał. In the mood. W nastroju. Of separation. Oddzielenia. How did I ever deserve to be here at this time? W jaki sposób zasłużyłam na to, żeby być tutaj w tym czasie? By some good fortune. To dzieje się z powodu pewnego szczęścia. I have met also my Gurudev. Spotkałem także swojego guru. Who's helping me to understand who I really am? Kim jestem? So Jai Ho. Jai Ho. Thank you. Dziękuję. For being here right now. Za I don't to, know że jestem what tu i teraz. Good fortune happened in my life. Nie wiem, czym zasłużyłam na duże szczęście. So you know, it's always like, is the glass half full? Także or wiesz, is zawsze the glass możemy half powiedzieć, empty? Możemy popatrzeć na szklankę i powiedzieć, że ona jest do połowy pełna, when albo do połowy pusta. A glass of water and it jeśli is masz szklankę i ona jest, w połowie wypełniona wodą. Then you can always have two perspectives. Możesz na to mieć dwie perspektywy, dwa punkty widzenia. Is it half full? Czy ona jest w połowie pełna? Or is it almost empty? Czy jest prawie pusta? So it depends on my own consciousness. Także to zależy od stanu świadomości, który posiadam. My own observance of my mind. Mojej własnej obserwacji, mojego własnego umysłu. My thoughts. Moich myśli. Am I more in this negativity? Czy jestem bardziej w tych myślach negatywnych? Do I feel punished? Że czuję się ukarana? Do I feel I have so much bad karma that I have to come myślę, now że in mam Kali Yuga tak wiele and suffer?
tak wiele złej karmy, że musiałam pojawić się w Kali Judy i cierpieć? Or, czy? Do I see it as a blessing? Czy mogę widzieć to jako błogosławieństwo? Can I be thankful? I za które mogę być wdzięczna? You know, many demigods. Wiele półbogów. In the heavenly planets, they want to become human. Chcą stać się ludźmi. Maybe before you were one of those heavenly demigods. Może wcześniej byłaś jednym z tych niebieskich istot. And you were living for 10,000 of years. I żyłaś tam 10 tysięcy lat. And you never had any suffering. I nigdy nie cierpiałaś. But also, you had no love of God. Ale także nie posiadałaś miłości do Boga. So there are so many perspectives how to look at things. Jest wiele perspektyw, poprzez które można na to patrzeć. And that's why we need the mercy of our teacher, of our guru. Z tego powodu potrzebujemy łaski naszych nauczycieli, naszych guru. Because he's like the navigator. Ponieważ on jest jak taki, który nawiguje. Go this way now. Mówi, idź w tą stronę. Turn right. Skręć w prawo. I will show you how to reach ja the goal. Ja pokażę ci, jak dojść do celu. I have gone this way before. Ja przeszedłem tą ścieżkę wcześniej. And I want you to also reach the goal. I chcę, żebyś też doszła do tego samego celu. We will go there together. I dojdziemy tam razem. And then up in the spiritual world. I później aż do samego celu, do świata duchowego. Eternally youthful, beautiful body. I będziemy tam tańczyć w wiecznych, młodzieńczych, wiecznie młodych ciałach. We are beyond birth and death. I będziemy przekroczymy ograniczenia narodzin i śmierci. How many lifetimes have I waited for this chance? Ile żyć muszę czekać, żeby dostać tę szansę? We are very lucky. My jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy tutaj. At this time. W tym czasie. And Lord Chaitanya is even sending more teachers. I że Pan Chaitanya wysyła nawet jeszcze więcej nauczycieli. More and more Vaishnavas are traveling and sharing their love and their realizations. I dzieli się swoją miłością i swoimi urzeczywistnieniami. It's a wonderful time to be here. To jest wspaniały czas, w którym możemy tutaj and być. And it's a wonderful time to share. I to jest wspaniały czas, w którym możemy dzielić się. And to also become happy. I być szczęśliwy. And to develop deep feelings. I rozwinąć głębokie uczucia. And we can come out of some kind of a dry i możemy wydostać się z takiego suchego zrozumienia, kim jest Bóg, który jest jedynie jako ten, który każe. Możemy wziąć odpowiedzialność za swój własny umysł, for our own life, własne życie i możemy udać się w pełni do tej miłości, która jest pozbawiona strachu it may i zaangażowania. Like nie będziemy tacy codziennie. But slowly we will be more strong. Ale we will krok grow. Po kroku będziemy wzrastać i będziemy coraz silniejsi. And then we can not only help myself i wtedy and my family. Możemy pomóc nie tylko sobie czy swojej rodzinie. Then we will be like so much in love. Ale będziemy tak bardzo w stanie miłości, że będziemy jak pochodnia miłości. You know, torches, wiesz, czym jest pochodnia? When they come close to one little straw, kiedy ona podchodzi do pewnego, pewnego stosu, ona zapala, ponieważ zapala wszystko, z czym wchodzi w kontakt. Lord Chaitanya, like Jesus, he wanted tak that all Pan Chaitanya, czy Jezus, this chcieli, love of God had żeby miłość do Boga on this whole planet, okończyła like cały świat, jak wielki ogień miłości. And then we will be i wtedy very happy. Będziemy bardzo wielkimi szczęściarzami. Because it's not that every day I have to think about myself and my problems. Ponieważ to nie jest tak, że codziennie muszę myśleć o sobie, o swoich problemach, o swoim ciele. Jak przekroczyć starość i choroby. Because we can understand, my God, I'm spirit soul. Możemy zrozumieć, że jestem duszą. And even if I'm a 70-year-old person, nawet jeśli mam 70 lat, or 60 or 50 albo 60, albo 50, albo 80, I'm a young eternal soul. Młodą, wieczną duszą. And you will shine through your eyes, and people will say, "Look at this old lady. Why is she so happy?" Patrzeć na tą starszą panią i mówić, dlaczego ona taka szczęśliwa? What is it that is beaming from her? Co takiego promieniuje? Why she has such a good aura? Dlaczego ona ma taką dobrą aurę? And then you will tell them, "Yes, because I'm eternal child of love." Ponieważ jestem wiecznym dzieckiem miłości. I am not of this world. Ja nie pochodzę, nie jestem z tego świata, ja tylko odwiedzam ten świat. And if you want to listen, jeśli chcą słuchać, invite you to my home. Zaproszę, jeżeli chcecie więcej posłuchać, zapraszam was do mojego domu, mam wspaniałą książkę. And we can discuss. I możemy rozmawiać o tym. You are also eternal. Że także jesteście wieczni. You are also full of love and bliss. Także jesteście pełni wiedzy i szczęścia. It's your
It's your potential. To jest twój potencjał, który drzemie w tobie. So let's come together and chodźmy razem awaken this potential i obudźmy ten potencjał. And live this potential. I żyjmy tym potencjałem. And then i wtedy I forget all about being a victim of this i wtedy zapomnę o tym, że jestem ofiarą tego materialnego świata. Then every day is a present. Ponieważ każdy dzień jest darem. It's a blissful jest pełne błogosławieństwa, jest błogosławioną przygodą. My dear Radha and Krishna, my dear Lord Chaitanya, Nityananda, please guide me in your love. Proszę, przewódźcie mnie, bądźcie przewodnikiem w mojej miłości. What miracle is happening today? Jakie niezwykłe rzeczy dzisiaj się wydarzą? Where should I serve you? Gdzie powinnam służyć wam? It's a surprise. To jest zaskakujące. So this is it depends on our perspective. Także to zależy wszystko od naszej perspektywy. And the positivity of our mind. I pozytywnego nastawienia naszego umysłu i naszego and serca. This needs a practice. This is our sadhana. To oznacza praktykę. To jest nasza sadhana. It's not a routine. To nie jest rutyna. The Mahamantra is not a routine. Mahamantra nie jest rutyną. It's full of love jest pełna and miłości, full of mercy. Pełna łaski. And I want to open up every day again for this I love and this mercy. Codziennie otworzyć siebie na tą miłość i tą łaskę. Even if I'm a small and I cannot mały, do much every nie mogę wiele week, wykonać albo czuję się słabo. But I have my teachers. Ale mam swoich nauczycieli, me, którzy nad ci popychają mnie. And my friends who are dragging me. I przyjaciół, którzy mnie ciągną. So I am helped in every ja way. W ten sposób oferowana mi jest pomoc na wiele sposobów. Jai Shri Radhe. Otherwise, if you really want to find out, you can go to one reincarnation therapist. No, ponieważ jak tak naprawdę, jeśli chcesz odpowiedzieć na to pytanie, musisz się udać do jakiegoś terapeuty, który robi regresje hipnotyczne. And he can tell you how many lives, i on powie ci ile żyć i może odkryjesz, że to pamiętasz. And after that you find out, oh my God. A później odkryjesz, o mój Boże. Now I have more to think of. Powinienem więcej o tym myśleć. Not only one lifetime, nie not tylko jedno enough. Życie, to nie jest wystarczające. I have one friend, she said, oh my God, in my last life, przyjaciela, który I jumped down a bridge. Mówi, że w poprzednim życiu skoczyłem z mostu i zostałem duchem. And it took a long time until I become a human again. I zajęło to dużo czasu, zanim znowu stałem się człowiekiem. Now I have to think about it. Muszę teraz o tym pomyśleć. I said, why you have to think about it? Dlaczego be happy musisz now. Myśleć? Ciesz się no? Tym, co jest don't teraz. Think about the past. Nie myśl o przeszłości. Live in the present. Żyj w teraźniejszości. Taste the power of the presence of smakuj moc teraźniejszości i szczęścia, które posiadasz. And have a full faith. I posiadaj pełną wiarę. Holy name. Że święte imię. Our teachers. Nasi nauczyciele. And our friends. Przyjaciele. All this. Że wszyscy oni. Is so much mercy. Są tak pełni miłosierdzia. And I just have to know how to. Po prostu muszę wiedzieć. How to get it? Jak dostać? I have to be eager for this mercy. Muszę być spragniony tej łaski. I have to really be a little bit crazy for this mercy. Muszę być szalony za tą łaskę. Then you will feel also. I wtedy będziesz czuć, that there is some reciprocation. Że jest pewne wyzwolenie. But don't waste the time. Że nie ma sensu tracić czasu, poświęcając je na negatywne myśli. It's useless. To jest bezowocne. I know from experience. Znam to z własnego doświadczenia. Yes, Madhuka. Madhuka. I see you're a big thinker. Myślę, że jesteś dużym myślicielem. What do you think? O czym myślisz? Dużo myśli. I have a lot of things, a lot of thoughts in my head. No, może się jakoś nie mogę z pytania skonstruować. I cannot construct any question. No need to construct any. Nie musisz konstruować mojego pytania. I am happy if you are happy. Ja jestem szczęśliwa, jeśli ty jesteś szczęśliwy. No, w tym momencie to bardzo. In the moment very.
Nie ma. Okay. So we should do one more bhajan. To zaśpiewamy jeszcze coś?